Hej, gram, gadam, witam was bardzo serdecznie, ludziska, z tej strony Solak, witam was w kolejnym poradniku, bo już 17 z Call of Duty Black Ops 2 Zombie na mapie Origins. Oh yeah. Tak jest, tak jest. Słuchajcie, mordeczki, mam dla was dzisiaj taki ciekawostkowy easter egg. Wiem, że miało być full easter egg, ale niestety brakuje mi jeszcze dwóch scenek, ostatnich dwóch kroków i nie mogę zrobić, kurczę, tego. Wczoraj próbowałem, ale... No jednak solo easter egg jest bardzo trudny na Originsach, tym bardziej jeszcze właśnie na Black Opsie 2, a nie Black Opsie 3, bo nie mamy gum i tak dalej, i tak dalej. No ale myślę, że tutaj, jeżeli dzisiaj jeszcze będę próbował, jeżeli mi się nie uda, no to poproszę właśnie kogoś o pomoc, żeby chociaż jedna osoba mi odciągnęła zombiaki. Słuchajcie, dzisiaj jest taki ciekawostkowy poradnik, dlatego że znalazłem dosłownie dwa dni temu ukrytą wiadomość i tytuł nie jest clickbaitem, ponieważ 90% graczy naprawdę, albo i nawet lepiej, nie wie o tym. Tutaj wcześniej wam pokazałem, że zbugowało mi się niestety i nie mogłem tego zobaczyć. Na Zombie Bloodzie aż dwa razy się tutaj udało właśnie to nożem odkryć. Nie wiem, czy to jest właśnie taka zasada, ale jeżeli byście mieli trudności z odblokowaniem tej karteczki, tej mapy ściągnięciem, no to możecie wejść w Zombie Blood i wtedy spróbować. Nie wiem, czy to właśnie jest to regułą, ale akurat dwa razy na trzy próby byłem na Zombie Bloodzie i wtedy mi się to udało. A tutaj macie właśnie ten tekst z DSR-a, wam tutaj to przybliżyłem. I musiałem mocno pogrzebać w odmętach internetu, ponieważ tylko trzy filmiki pojawiły się na serwisie YouTube z tym właśnie easter eggiem, a tylko jeden został rozszyfrowany, tylko jeden duży youtuber to rozszyfrował. No i tutaj wam przedstawię, co dokładnie ten tekst oznacza. Przeczytam go pierw po angielsku. The breath of the ancients knowledge is humbling. I find myself questioning not only my understanding of the scientific world, but also the true nature of the universe itself. For the first time in my adult life, I find myself open to the possibility of a higher power. A teraz po polsku. Ogrom wiedzy starożytnych jest poniżający. Kwestionuje nie tylko moje rozumienie świata naukowego, ale także prawdziwą naturę samego wszechświata. Pierwszy raz w moim dorosłym życiu otwieram się na możliwość siły wyższej. I tę kwestię wypowiada Maxis. To właściwie tyle. To jest właśnie taka ciekawostka. Dwa dni temu trafiłem na ten filmik, gdzie ktoś nie potrafi tego odszyfrować. Ja troszeczkę pogrzebałem i słuchajcie, nie było to bardzo trudne do znalezienia, aczkolwiek faktycznie trzeba troszkę poszperać w internecie, by znaleźć rozszyfrowanie tego kodu. Także mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Jeśli tak, to dajcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz po sobie. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, jeśli tego nie robicie. Cóż, jeszcze takie info króciutkie. We wtorek będzie livestream, lecz nie z full easter egga z Originsów, a zrobimy coś takiego luźnego. Na razie zostawię to niespodzianką, ale myślę, że wam się spodoba. Poza tym będziemy mogli troszkę pogadać, pośmiać się i tak dalej. A ja będę robił taką luźniutką grę i dodam, że jest to Black Ops 2 Zombie. Także mam nadzieję, że wam się spodobało, wiecie co robić i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.